Szanowni Państwo, dzisiaj pokażę schemat, który wyjaśni strukturę osobowości według metodologii jungowskiej. Jest to schemat, który stosuję tylko na moich prywatnych seminariach. Pierwszy raz będzie on dostępny szerszej publiczności. Zapraszam i proszę przyjąć tę wiedzę głęboko w siebie, bo to jest coś, co naprawdę pomaga w zmianie. Podstawowe elementy jungowskiej teorii związanej z osobowością. To treści przede wszystkim nieświadome. Oczywiście na dole znajduje się anima, czyli wewnętrzna kobieta, i animus, czyli wewnętrzny mężczyzna. Te treści, jak widzicie, są trochę połączone. Jeśli jesteś kobietą, to masz wewnętrznego animusa silnego. Jeśli jesteś mężczyzną, masz silną wewnętrzną animę. I te nieświadome dwa archetypy są tworzone przez wpływy z zewnątrz. I te wpływy najczęściej są, można powiedzieć, że robione na wzór. Te wpływy są od, jeśli chodzi o animę, to od matki, jeśli chodzi o animusa, to od ojca. I to są dwa podstawowe elementy teorii Junga nieświadomości i wpływy, jak one się tworzą. Teraz jest jeszcze kwestia cienia. Kwestia rzeczy wypartych. Gdzie on tu będzie na tym schemacie? Ten cień będzie trochę poniżej tych dwóch treści, a zobaczycie później dlaczego. I też on nie będzie takim kołem, tylko raczej może go rozrysuję na ten moment jako gwiazdkę, bo wrócimy do kwestii cienia w dalszej części tej prezentacji. A teraz zajmiemy się największą częścią nieświadomą, która też wpływa bardzo na świadomość. Tą naszą najpełniejszą częścią. Chodzi mianowicie o jaźń. Jaźń często jest reprezentowana jako koło, jako okrąg, idealny okrąg. Jak dla mnie i moich uczniów, dużo lepszym obrazem jaźni jest taka elipsa skierowana w górę. Coś takiego. To od razu pokazuje wielkość jaźni, bo jaźń to jest ta największa rzecz. To jest ta najpotężniejsza część nieświadomości. To tutaj, stąd właśnie idą treści, można powiedzieć, które przekazują nam sny, te najgłębsze archetypowe, ta też nieświadomość kolektywna, o której często Jung mówi. To wszystko jest część jaźni, dlatego ona jest taka duża, wręcz można powiedzieć, że wzbudza strach. I gdzie w tym wszystkim znajduje się ego i świadomość? To jest ważne pytanie, które bardzo trudno zrozumieć, jeśli się tego nie widzi na schemacie. To, żeby to dobrze zobrazować, załóżmy, że tu jest świadomość i świadomość jest gdzieś tutaj, w tym wszystkim. Jaźń przenika, widzicie, trochę do świadomości, ale nie w bezpośredni sposób. Jak wiemy, jaźń ma dostęp do tych informacji najgłębszych, pełnych i ona nie bezpośrednio komunikuje się z nieświadomością. Poza tym przez jaźń przechodzą treści z animy i animusa i też, co potem wyjaśnię, z cienia. Także jest to taka tendencja, można powiedzieć, że wzrostowa, a raczej, że taka droga w górę się tworzy po prostu automatycznie. I w tym wszystkim to, co odczuwamy, nasza osobowość, nasza świadoma osobowość, czyli ego, będzie tutaj. Będzie kwestią tej świadomości, ale też połączone z jaźnią. Można powiedzieć, że zrobimy to tak. I teraz, gdy już widzimy, że tu jest świadomość, tu jest nieświadomość, tu są te jungowskie wszystkie archetypy nieświadomości razem z cieniem, to widzimy, że stąd treści przez ego wydostają się do świadomości. I tutaj właśnie, gdy zobaczymy to w ten sposób, myślę, że najlepiej to oddaje, treści świadome z zewnętrznego świata i treści z nieświadomości łączą się tutaj właśnie przez ego. I tutaj moglibyśmy powiedzieć stop. Tutaj no niby wszystko wygląda dobrze, wszystko jest jasne. Wiemy już, jak to działa. Ale co z tym? Co z tym tutaj cieniem? I żeby pokazać, jak cień też pasuje do całej tej układanki, warto zwrócić uwagę, że w świadomości ego, te treści nieświadome i świadome, łączące się, często wiele z nich odrzucamy, wypieramy. To są właśnie treści, które można powiedzieć, że przez takie
zwrotną drogę wracają do cienia. Wracają do cienia, do tej naszej nieuświadomionej części, często mrocznych treści. I żeby to dobrze na tym wykresie zobrazować, jak widzicie, tu jest ta świadomość, tu są te treści. No i powiedzmy, że gdzieś tutaj zaczyna się taka droga w nieświadomości, gdzie te treści wyparte ponownie trafiają tutaj, do cienia. No oczywiście z tej strony również, żeby to wyglądało tak trafnie. I teraz widzicie, tu mamy ten cień. Stąd idą te treści ze świadomości, z dwóch stron, wpadają do cienia i ten cień, można powiedzieć, że ma tu taką jeszcze bardzo mało widzialną ścieżkę, która potem łączy nas z tymi treściami z cienia, ponownie z animą i animusem, z tymi wypartymi rzeczami, które wpadają tu, potem tu. I znowu tak wszystko się przerabia, znowu ten cykl tworzenia osobowości, przerabiania treści trwa. I trwa, można powiedzieć, że w nieskończoność. Tutaj można powiedzieć, że wszystko się kończy, ale też poniekąd wszystko się w tym miejscu zaczyna. Proponuję każdemu z Was, studentowi jungowskich treści, żeby ten wykres, żeby ten schemat naprawdę, można powiedzieć, że poczuć w sobie, żeby dokładnie go naprawdę przyswoić, bo gdy go przyswoisz, gdy go bardzo dobrze przyswoisz, będziesz świetnie rozumiał jungowskie treści bez czytania tysięcy książek. To jest tylko kwestia zrozumienia i naprawdę wisceralnego przyjęcia tej wiedzy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.